Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Jestem Kanadowy, to jest kolejny najwątły odcinek symulatora maszyna. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego materiału. Wracamy do maszyny, jako iż Herbal Space Program się Państwu nie podobał. Postanowiłem wrócić do maszyny. Niestety. Albo niestety, jak to woli. Ostatnie słupy się popsuły, czy się nie popsuły. O tym dowiemy się już za chwilę. Tylko jedną rzecz zobaczę na szybko. I możemy zaczynać, drodzy Państwo. Oczywiście mój komputer podczas transmisji na żywo nie jest wiadomo jak szybki. Jeszcze trzeba OBS-owi podnieść priorytet, jeszcze o tym zapomniałem. No to nie wiedziałem, że jest błąd. A teraz wszystko działa prawidłowo. No właśnie, i odświeżenie wszystkich subskrypcji po kolei. Ludzie, którzy zasubskrybowali. Spajcie 305, dziękuję bardzo za subskrypcję. I dziękuję również za subskrypcję pani Roger Górski. Wszyscy nowi subskrybenci muszą się pokazać na ekranie. Nawet jeżeli zrobili to poza transmisją. Podniesiemy sobie celny pantograf. Oczywiście zrobiłem to mało profesjonalnie, bo trzeba to było zrobić inaczej, a nie klawiszem, ale cóż. Wyłącznik szybki możemy sobie załączyć. Stacja Turów. Już tym razem zrobimy to sobie klawiszem. Załączenie wyłącznika szybkiego, falowniki włączone. Wszystko gotowe do jazdy. Aktywacja pulpitu powinna być na jedynce, ale nie da się niestety. Światełka do jazdy dziennej. Stoimy w peronie, więc przyciemniamy. Oświetlamy sobie pulpit. Na kabinę sobie nie możemy. A pulpit możemy tylko tym, a kabinę tylko klawiszem. Ciekawe. No dobrze. W każdym razie załączamy sobie pulpit. Amulet chciałem zwolnić postojowy, a nie zaciągnąć. Ciśnienie mamy. Witam serdecznie, panie Spajk, na transmisji. No tak, no. Trzeba przypomnieć o dobrych ludziach subskrybujących kanał. Witam serdecznie, panie O.G. Czy jakoś tak? O.G. Czy O.G., jak to tam się czyta? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Otwórzmy drzwi prawe dla pasażerów. Akurat wjechał jakiś pociąg. Jakoś głośno wjechał. Normalnie aż całą stację obudził. Do Krakowa. Cóż. Też ładny składzik. A tu jeszcze jakiś impuls cienia. Miło. Mamy za pół minuty, mamy odjazd swoją drogą.
który to kanał radiowy, to powinniśmy mieć, a najpierw w ogóle trzeba włączyć to radio. Lekko przyciszyć, żeby nie było za głośno. I chyba sygnału odjazdu od kierownika nie otrzymamy, jak mi się tutaj wydaje. No i otrzymamy, gdzie semafor zapali w sumie, ale to jeszcze nie zwróciłem uwagi. Prowadzić skład według sygnałów i rozkładu. No dobrze, to więc w takim razie czekamy na sygnał na semaforze. Już mamy pół minuty opóźnienia swoją drogą. A w ogóle jestem w dobrą stronę odwrócony, tak, dobra. No bo najpierw ten tutaj impulsik jedzie, a potem my. A my mamy na zastępczy. Dobrze. Więc zamykamy drzwi w takim razie. Będziemy ruszać. Luzujemy i ruszamy. W takim razie. Impulsy są znane z tego, że są bardzo żwawe. Ale tam do transmisji również przygotowaj sobie jakiś napój, popcorn, czy tam, co tam państwo widzicie. Tak, aby milej się oglądało. Psie pole. Skoro tak, to tak. Niech też pan mówi, że następna stacja to psie pole, to psie pole. Wyjeżdżamy za rozjazdy. A tutaj ten impulsik sobie manewry wykonał. Czy to nie impulsik? Nie, to nie impulsik. Jest to 120 prędkość szlakowa. Tak, to Elfik. Zgadza się, panie Spike. To był Elfik. Ale tutaj z daleka nie było widać, niestety. Najmniej ja się bardziej skupiłem na tym, żeby od kraina za rozjazdami zacząć przyspieszać. Czy to Elfik, czy nie Elfik, ale... Brawo za spostrzegawczość. Mamy zwalniamy, bo to 90 ma być. Trzeba było zwolnić. Muszę edytować tego na Invota, bo zdecydowanie zbyt często piszę. On był ustawiony na większą ilość widzów oglądających. I no tak. Znaczy, iż mało tych widzów tu ogląda te transmisje. Trzeba go edytować lekko. Dobrze, cały skład wyjechał, więc przyspieszamy. Miejmy nadzieję, że opóźnienie sobie nadrobi.
A tak to wygląda z wnętrza mojego pięknego pociągu. No jakąś muzykę w tle też sobie można włączyć. I tu widzę, że będzie ograniczenie do 40 km na godzinę w silniku. Trzeba zacząć zwalniać. Znaczy po semaforze nie szło jednoznacznie określić, czy do 40, czy do 60, ale w każdym razie będzie ograniczenie. Już widać, że jest to 40, więc zacznijmy hamować jeszcze bardziej. Zdążyć zwalnić i wyhamować. Co tam słychać u Państwa? Jak Państwo dzień mija? Przygotowanie na jutro do szkoły, pracy? Co tam Państwo robią? Kocha pan ten rozrósł impulsa? Naprawdę? Ostatnio cieszyłem się, jak kibnę w końcu do 100 film robiłem. Hej, daj zaraz hamowaj mu się. Też to jest najgorsze, co może być. Właśnie jak N57 się jedzie, to do 100 się to jedzie, to trzeba hamować. I to jest tak właściwie przyspieszanie, hamowanie, a ty się przyspiesza. Jeszcze przez jakiś czas się chociaż pojedzie. To jest racja. Jeszcze ma moc. Do tego, żeby zwalniać i przyspieszać. Dobrze, zezwalamy oczywiście na otwarcie drzwi, cały skład się zmieści. No, ja naprawdę ładnie to wygląda. Ogólnie to nie włączyłem przyciemnienia reflektorów, wjeżdżając w perony. No, ale to. No i w ogóle będzie jazda po lewym, więc ustawmy sobie odpowiednie światła. Nie widziałem, jaki tutaj kanał radiowy ma być, szczerze. Nie wiem, jak Państwo o tym myślą. Chyba piątka. Jednak. Kawa radia. Dzień dobry, słychać dobrze? No to chyba wychodzi z tego, że ten, że piątka miał być. A w śmie światła są dobrze, są. Wyjeżdżamy z peronów. Wyłączamy przyciemnienie reflektorów. I mamy jazdę z maksymalną dozwoloną prędkością, więc. Następna stacja z Koszowice. Wyjeżdżamy, żwawo przyspieszamy.
120 km na godzinę oczywiście. Ciekawe, czy ten tempomat dalej działa, czy nie. Działa dalej. Niczym nie trzeba się przejmować. Ciekawe, jaki jest tego powód, że jedziemy po lewo. W sumie nie czytałem całego scenariusza misji, więc... mogę nie wiedzieć, ale... w ogóle jest coś napisane na ten temat, czemu po lewo. Postojami na każdej stacji, bo przy wyjeździe należy wyciągnąć manewry, ale nie ma opisanej trasy. Ja nie mogę minimalizować symulatora, bo się dziwne rzeczy dzieją na ekranie. Na jakieś trzy, bo coś miałem ten mikrofon ustawiony. Teraz powinno być zdecydowanie lepiej. Nareszcie mogę jakieś live'owej rzucie widzę na czasie, bo wcześniej były live, jak w szkole byłem, więc nie mogłem oglądać. A live, jak pan był w szkole, ja kiedyś robiłem. Ja zazwyczaj wieczorem robię. Szczerze. No ja też, no niestety też do szkoły muszę chodzić. Co to się wydarzyło? No nie. Do 70 miałem zwolnić, ale nie, nie. Ja robię zazwyczaj wieczorami live, pani Spike. Bardzo rzadko zdarzy się to, że zrobię w wcześniejszej godzinie. Chociaż teraz tydzień zdalnego będzie, więc... kto wie, może i będą live częściej. Albo może i nie. To ten, premiery, tak? To były premiery, panie Spike, to nie są live na żywo prowadzone. Premiery na YouTubie wprowadziłem już jakiś czas temu, ale jeszcze nie każdy wie, na jakiej zasadzie one działają. To ja nagrywam odcinki i na przykład wypuszczam i ustawiam to jako premierę, w której każdy wie, kiedy będzie wypuszczony dany odcinek. A transmisję na żywo, jak robię? No bo live jako transmisję na żywo zwyżosów było też w godzinach najwieczornych. Ale odcinki typu premiery i tak dalej, które pan widocznie widział, że były z rana. Czekamy, pośpieszmy już jest pod gwiazdem. No tak, to były premiery. Okej, to już widzę, wszystko pan wie. 3-4-8, gotów do wjazdu. No i teraz działa wszystko w porządku. Potem będę czytał komentarze, że jak ja mogłem piątego kanału w radio nie ustawić, mówi, że nie ma. Komentarze do odjazdu. No mój błąd niestety. Dzisiaj widzę pan, panie Spike, jest sąd na czacie, ale czasami też się trafią jeszcze inne osoby. Rzadko, bo rzadko, ale są. Ale no niestety, jutro szkoła, praca, więc ludzie też nie mają czasu na takie rzeczy. Znowuż nie włączyłem przyciemnienia reflektora. Nie wiem, czy jest to obowiązkowe, czy tylko tak. Albo można sobie włączyć.
trafik na obecnej godzinie. Dobra, podany wjazd. Wjazd i wyjazd, przelot. Dobra, nie wiem. Wjazd i wyjazd, przelot. Ograniczenie do 90 będzie. Szósty zajęty. Słychaj Marek, na zajętej połowie. I koniec 90 będzie? Nie, jeszcze. Nie, koniec. No i przyspieszamy do 120. Pełne te impulsy, pełne. Dużo pasażerów się przemieszcza z jednej stacji na drugie. ...44,5 stopnia, silniki. Prąd 18 amperów. Dobrze. Nieźle. Zdalny tylko przez tydzień. Dobrze, do szkoły musi iść. No, ja teraz właśnie będę miał to przez tydzień. Niestety. Przez cały tydzień. Cały tydzień marnowany na umówki znowu. Ech, całe szczęście już tylko na maturę. Nie, tam 4 czy 5 miesięcy. 5 będzie. 5 miesięcy, więc już niedługo. A co pan woli, panie Spani? Zdalne nauczanie czy stacjonarne? Bo ja osobiście jednak stacjonarne wolę. Jeśli chodzi o to, jak chce się czegoś dowiedzieć jeszcze z tych lekcji, stacjonarny jest o wiele lepszy. Skoro świat jest teatrem, aktorami ludzie, to możesz mieć ścieżkę dźwiękową.